przepięknej scenerii architektonicznej perełki naszego miasta, Kościele Ewangelickim, odbył się dzisiaj koncert charytatywny dla Czarka Sobczaka. A zagrali i zaśpiewali charytatywnie m.in. chór ewangelicki Konkordia ze Zgierza, chór żydowski Clil, a także zespół muzyczny wiolonczela podopiecznych Stowarzyszenia Osób Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie. A gwiazdą dzisiejszego wieczoru był The Gospel Time. To zespół muzyczny działający na rynku od 2007 roku i nieustannie zarażający ogromną pasją oraz wielką energią i mocą muzyki gospel. Są jednym z pierwszych w Polsce chórów gospel, który postanowił otworzyć się na publiczność programów typu Talent Show. I mają na swoim koncie już świetne występy, takie jak półfinał Must Be The Music, Tylko muzyka na antenie Polsatu oraz w programach Mam Talent. Dodatkowo występowali również w programach telewizyjnych TVN, Dzień Dobry TVN, Dobry Wieczór czy Strefa Miejska. Podczas koncertu towarzyszyła nam również czarusiowa puszka, do której można było wrzucać pieniądze. Ksiądz Bogdan Wawrzeczko, proboszcz parafii ewangelicko-alzburskiej w Ozorkowie. Panie proboszczu, dzisiaj przed nami wspaniały koncert, między innymi grupy Gospel. Chciałem zapytać, jak w ogóle proboszcz widzi całą tą atmosferę dzisiejszej imprezy i tego wydarzenia? Ja myślę, że są takie dwie ważne rzeczy, które się dzisiaj dzieją. To znaczy po pierwsze, i to jest z całą pewnością zadaniem Kościoła też, to jest charytatywny koncert, czyli tak naprawdę chcemy pomóc, tak, w trudnej sytuacji. I to jak gdyby nie ma o czym gadać. A po drugie, to jest, mam wrażenie, kawał, przepraszam, dobrej muzyki, którą dzisiaj będziemy mogli wysłuchać. To jest z różnych stylów i myślę, że to jest bardzo takie dobre wydarzenie muzyczne dla miasta. Dlatego się cieszę, że doszło do skutku, że jest ten koncert u nas, że też widzę, że frekwencja już jest dosyć duża. Mam nadzieję, że będziemy zastanawiali się, gdzie upchnąć tych, którzy się spóźnią. No miasto Ozorków to też miasto kultury żydowskiej. Tak. Kiedyś, w dawnych czasach, ale także też i różnych innych kultur, chociażby niemieckiej, ale też i dużo Polaków. Tak, ja myślę, że to jest takie naturalne, że były różne narodowości, mało tego, bo to nie jest to same, były różne wyznania, tak, które się mieszały i myślę sobie, że tak długo, dopóki się szanujemy i próbujemy być tacy wyczuleni na siebie i uczymy się od siebie, to jest w ogóle super, tak, bo to nas wzbogaca. Jak się zaczynamy zamykać, betonować tylko w swoim świecie, no to nie tylko nam, ale też wokół dzieje się krzywda. Dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj bardzo miły czas. Dziękuję przy wspaniałej Ci muzyce i w dobrej atmosferze Kościoła Ewangelicko-Alzburskiego w Ozorkowie. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną okazję. Dziękujemy bardzo. Dobrego czasu. Do zobaczenia. Nagrodę od Dzwonku Zerowski jako przyjaciel tego zespołu Dzwonku Zerowski i taka nagroda. W naszym... Ale to dotyczy nie tylko parafii, ale tutaj miasta, które są sympatyczne dla Dzwonku. Dostaliśmy tylko my i Żychli. Dwie miejscowości w kraju. Taką nagrodę. Proszę Państwa, ja pierwszy raz goszczę tutaj. Nazywam się Dawid Wymysłowski, jestem wolontariuszem i członkiem Komitetu Społecznego Czarodzieje Czarusia. My od października walczymy o zdrowie i życie Czarusia, dwuletniego chłopczyka walczącego z normotoksyzmotą. Proszę Państwa, dzisiaj zbieramy do puszek pieniążki na leczenie w Stanach Zjednoczonych. To jest taka specjalna szczepionka, która uniemożliwi nawroty tejże choroby.
Magdalena Szymańska, przedstawiciel chóru żydowskiego, ale także i ewangelickiego. Na dzisiejszym koncercie występujecie dla Czarka Sobczaka. Dokładnie, bardzo nam miło. Inicjatywa powstała mniej więcej 2 miesiące temu, więc natychmiast podjęłam rękawice i zmobilizowałam nie tylko moje chóry, ale także zaprzyjaźnione z regionu i postanowiliśmy zorganizować taki właśnie koncert wielokulturowy, ponieważ jeden chór prezentuje muzykę żydowską, drugi ewangelicką, trzeci chór gospel, czyli zupełnie... No warto podkreślić tutaj chyba, że Ozorków jest miastem wielu kultur, bo też i kultury żydowskiej, oczywiście, prawda? Oczywiście i w nawiązaniu też do tego miejsca, w którym występujemy, od razu naturalnie powstał taki pomysł tego wielokulturowego koncertu. Jaki rodzaj, że tak powiem, muzyki będziecie dzisiaj prezentować? Od pieśni, jeśli chodzi o chór żydowski, to będą to pieśni głównie religijne, szabatowe, ale także okazjonalne. Jeśli chodzi o chór ewangelicki, to będą to zarówno pieśni religijne, ewangelickie, ale także świeckie, między innymi szanty, żeby nie było smutno. Chór gospel, wiadomo, że to jest muzyka wszystkim znana, tak, i na pewno jeszcze dyrygentka opowie o repertuarze, także pełna różnorodność. Także dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszamy wszystkich widzów na koncert, na wspaniały koncert w Ozorkowie, w Kościele Ewangelicko-Hasburskim z muzyką i żydowską, i ewangelicką na koncercie charytatywnym dla Czarka Sobczaka. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Yeah.
Natalia Lesiak, The Gospel Time, dzisiaj gości w Ozorkowie na koncercie charytatywnym dla Czarka Sobczaka w kościele ewangelicko-asburskim w Ozorkowie i jest dzisiaj taką, można powiedzieć, małą gwiazdą wieczoru tego koncertu. I co byś chciała powiedzieć do widzów? Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w takim wartościowym wydarzeniu, że możemy wspomóc potrzebujących i że możemy w tak zacnym gronie razem występować, ponieważ mimo, że śpiewamy różne rodzaje muzyki, to znamy się poza sceną i od wielu lat już mieliśmy okazję razem występować, więc cieszymy się, że możemy tutaj być razem. Także wszyscy dzisiaj, którzy występują, znacie się po prostu z innych koncertów, z innych miejsc? Tak, znamy się, szczególnie, że ja też śpiewam jako chórzystka w jednym z chórów, w chórze ewangelickim, który też dzisiaj będzie występował, więc dzisiaj w dwóch rolach. Rozumiem, czyli bardzo fajne wydarzenie kulturalne wielu kultur, bo i żydowskiej, i ewangelickiej, i ozerkowskiej, że tak powiem kolokwialnie. I zapraszamy w takim razie na fajne wydarzenie kulturalne w naszym mieście. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Osobiście to wiele razy byłam już z Konkordią, czy w ogóle tak gościnnie w tym kościele, więc znamy się dobrze. Jesteśmy chórem The Gospel Time z Łodzi, od mniej więcej chyba 16 lat już śpiewamy w Polsce i dzisiaj zaśpiewamy na chyba kilka piosenek, troszeczkę wolniejszych, niektóre szybkie i będzie to repertuar angielski i polski.
Natomiast ja chciałem powiedzieć, żebyście pamiętali o tej chustce. Kiedyś pamiętam na jednym ze spotkaniu prowadzący, który zachęcał do ofiary, mówi tak: a teraz sięgnijcie proszę do torebki sąsiada, nie róbcie tego, tak? Sięgnijcie do torebki sąsiada, wyciągnijcie pochwyt i dajcie tyle, ile naprawdę chcieliście dać. To może zróbcie to bez sięgania do torebki sąsiada, tak? Było przepięknie, wzruszająco, było też wesoło, było magicznie. No jeszcze nigdy nie tańczyłam w kościele. Bardzo chciałabym podziękować. Cała rodzina Czarka. Jest tutaj z nami też prababcia, jest ciocia Czarka. Bardzo dziękujemy my wszyscy. Cała rodzina, a przede wszystkim Czaruś. Dziękuję wam, artystom, organizatorom tego przedsięwzięcia, tego koncertu przepięknego w tak cudownej scenerii w środku kościoła. Też pierwszy raz jestem w tym kościółku. Bardzo mi się podoba. Pozwolę sobie na zakończenie jeszcze przeczytać od córki, bo córka mi teraz niedawno wysłała wiadomość. Choć nie mogę tu dziś być z wami, ponieważ jak wiecie, razem z Czarkiem przebywamy w krakowskim szpitalu. Chciałabym, żeby każdy usłyszał jedyne, co mogę przekazać. Ogromnie wam dziękuję. Nie ma słów, które mogłyby opisać moją ogromną wdzięczność. Dziś zgromadziliście się tutaj, aby po raz kolejny włączyć się w pomoc dla mojego syna. Tak bardzo wam wszystkim dziękuję. Dziękuję organizatorom dzisiejszego koncertu, zespołom, chórom, muzykom, artystom, wolontariuszom, wszystkim, którzy włączyli się w organizację dzisiejszej akcji. Dziękuję tak po prostu każdemu z was, każdemu, kto jest tu dziś, dokładając cegiełkę, aby ratować Czarka. Adam. Dziękuję.